Przyszłość Zjednoczonej Prawicy stoi pod znakiem zapytania. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uzależnia dalszy los koalicji od głosowania nad Unijnym Funduszem Odbudowy. Solidarna Polska chce zagłosować przeciw. Z kolei Jarosław Gowin zarzuca PiS-owi ingerencję w wewnętrzne sprawy Porozumienia. Kryzys w Zjednoczonej Prawicy trwa już od kilku miesięcy. Niewątpliwie jesteśmy w czasie pewnych przekształceń. Nie będę się bawił we wróżbite, zatem teraz nie podejmę się dokładnego prognozowania przyszłości. Ale też nie będę ukrywał prawdziwej sytuacji. Mamy napięcia w koalicji rządzącej. Powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Główny spór toczy się między PiS-em a Solidarną Polską o Unijny Fundusz Odbudowy. To od głosowania partii Zbigniewa Ziobry zależy, czy Zjednoczona Prawica przetrwa. Jeśli przegramy to głosowanie, to nie. Groźne są sprzeciwy prowadzące do porażki i z nich trzeba wyciągnąć wnioski. Jestem daleki od zaogniania sytuacji i podgrzewania emocji, ale dobrze by było, gdyby pamiętali stare przysłowie. Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie. Otóż może się urwać. To wyraźny sygnał dla koalicjantów, zauważa medioznawca dr Wojciech Wciseł. Prezes Kaczyński rzadko pojawia się w mediach, ale jeżeli już się pojawia, przedstawia kierunek, w którym partia czy PiS zwyczajnie chce iść. Wiceprezes Solidarnej Polski minister Michał Wójcik podkreśla, że partia jest konsekwentna w swoich działaniach i nie poprze Funduszu Odbudowy, który w obecnym kształcie zagraża naszej suwerenności. My konsekwentnie stoimy na stanowisku, że jednak był błąd popełniony przez pana premiera na szczycie Rady Europejskiej i uwspólnotowienie długu jest niebezpieczne. W ostatnim sondażu partia Zbigniewa Ziobry ma 5-procentowe poparcie, co oznacza, że samodzielnie weszłaby do Sejmu. To jednak dopiero pierwszy taki sondaż. Tymczasem Jarosław Kaczyński zaznaczył, że jeśli odpadnie kilka głosów w Sejmie, znajdą się nowe. Trwają rozmowy koalicji rządzącej z ruchem Kukiz15. Ugrupowania wspólnie pracują nad ustawą antykorupcyjną i ustawą o sędziach pokoju. To cena za ewentualne wsparcie Kukiza przy newralgicznych głosowaniach. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość i Kukiz15 ustalą, tak, w takim brzmieniu ta ustawa może w każdej chwili być głosowana, wtedy prezes Kaczyński przedstawia mi swoje oczekiwania i może się okazać, że te oczekiwania będą takie, że nic z tych dwóch ustaw nie będzie, ponieważ ja się nie zgodzę na zbyt daleko idące jakieś kompromisy. Zastrzeżenia do obecnej koalicji ma także prezes Porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin. Jak ocenił, Rada Koalicji praktycznie nie działa, a sama umowa koalicyjna została jednostronnie zawieszona przez PiS w momencie, gdy ugrupowanie próbowało zmienić władzę Porozumienia. Uważam, że obóz Zjednoczonej Prawicy wszedł na niebezpieczną ścieżkę, którą niektórzy komentatorzy nazywają drogą ku AWS-izacji, czyli takiego wewnętrznego rozkładu. Ale można jeszcze z tej ścieżki zawrócić, a to wymaga przede wszystkim szczerych rozmów. Porozumienie oczekuje przede wszystkim dymisji wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka, wiceszefa aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa i ministra w kancelarii premiera Michała Cieślaka, którzy stracili rekomendację partii do zasiadania w rządzie. Chcemy przestrzegać umowy koalicyjnej i my to robimy. Liczymy, że nasi partnerzy z Prawa i Sprawiedliwości będą również tak samo lojalni jak my. Powiedział wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek. Partia Gowina znajduje się w gorszym położeniu niż Solidarna Polska, zauważa politolog Marcin Drewa. To poparcie społeczne jest dużo mniejsze, oscyluje około 2% niecałe, więc tutaj sytuacja Jarosława Gowina jest dużo trudniejsza, jeżeli chodzi byt polityczny i będzie musiał szukać, jeżeli nie w Zjednoczonej Prawicy, to miejsca na listach dzisiejszej opozycji. Na razie żaden z koalicjantów nie zakłada takiego scenariusza. My chcemy być z całą pewnością w ramach Zjednoczonej Prawicy. Znacznie więcej nas łączy niż dzieli. Trzon poglądów nas łączy i łączy nas też zobowiązanie, którego udzielili nam Polacy. Także prezes Jarosław Kaczyński nie rozważa przedterminowych wyborów, ale jak dodaje, nie wie, co przyniesie przyszły rok.